W minioną sobotę Ostrowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego świętował 15-lecie istnienia. W jubileuszowe obchody uczestników wprowadziła miniatura teatralna Góry w wykonaniu Teatru Teorikon Miejskiego Centrum Kultury. Jak mówi prezes Zrzeszenia Grażyna Jedlikowska, to wszystko dzięki Tomaszowi Gawlikowi, który najpierw zainteresował się działalnością krakowskiego oddziału, a potem zainicjował powstanie organizacji w Ostrowcu. Przeczytał informacje o tej organizacji w czasopiśmie Poznaj swój kraj. Później, kiedy był w Krakowie, w jednej z księgarni zobaczył pamiętnik PTT, poczytał, później napisał do koleżanki z Krakowa, która zajmowała się PTT, no i postanowił wstąpić właśnie do koła, do oddziału w Krakowie. Później powstało koło w Ostrowcu, a 18 stycznia 2003 roku zostało na nasz wniosek przekształcone w oddział. Członkowie oddziału biorą udział we wspólnych wycieczkach, ale miłość do gór chcą zaszczepiać także wśród dzieci i młodzieży. Takie małe nasze góry jak Góry Świętokrzyskie, jednodniowe, w których oczywiście wszyscy mieszkańcy miasta, którzy są tylko chętni, mogą wziąć udział, jak również dłuższe wyprawy takie górskie, już bardziej wymagające. Organizujemy dla młodzieży konkursy wiedzy o górach Polski. Bierzemy udział w różnych akcjach typu sprzątamy góry, czyste Tatry, sprzątamy Beskidy z PTT. W zeszłym roku zainicjowaliśmy akcję sprzątania Gór Świętokrzyskich. Po raz pierwszy to robiliśmy wspólnie oczywiście ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym. Mam nadzieję, że w tym roku również ta akcja będzie trwała nadal. Organizujemy spotkania z ludźmi gór, z podróżnikami, którzy przyjeżdżają na swoje prelekcje. Ostrowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego tworzy ponad 50 członków. Wśród nich niemal od samego początku jest Krzysztof Florys. Pochodzi z Ostrowca, na co dzień mieszka w Krakowie, ale fascynacja górami zrodziła się właśnie w Świętokrzyskiem. Kocham góry. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w jednym ze swoich celów właśnie daje mi możliwość poznawania ich. Tak jak sama nazwa mówi, poznawania w świetnym towarzystwie, poznawania ich przyrody, historii, kultury, właśnie etnografii. Zawsze mnie to pasjonowało, stąd to członkostwo. Trekking można uprawiać nie tylko w Tatrach czy Bieszczadach. Coraz więcej amatorów górskich wędrówek przyjeżdża w Góry Świętokrzyskie. Powstaje coraz więcej tras i ścieżek. Głównie byłem w okolicach Brodów Jurzeckich już kilka lat. Tam też powstała kolejna trasa. To też pokazuje, że jest potrzeba takich szlaków, więc ktoś nimi chodzi. Ja też wiem z doświadczenia, bo jestem w różnych środowiskach turystycznych w Krakowie, że coraz więcej osób tu przyjeżdża. I to nie tylko Magnes Bałtowa, który jest, jak wiemy, nieopodal, ale też historia, przyroda, raj dla geologów. To właśnie się kojarzy z Kielczyzną. Aby dołączyć do grupy pasjonatów, wystarczy przyjść na spotkanie. Jeśli jesteśmy pewni, że dobrze się czujemy, że to są ludzie, którzy nam odpowiadają, ich towarzystwo, wtedy po prostu prosimy o deklarację i zarząd oddziału przyjmuje. Najczęściej przyjmuje się, nie zdarzyło, żeby kogoś nie przyjął. Członkowie oddziału spotykają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 18 na drugim piętrze budynku kina Etiuda.